Tak, to jest niedziela, 14 listopada 2021 roku. Witam Was z Petrovic, koło Karwiny, z Republiki Czeskiej. Nie filmowałem tutaj za bardzo dojazdu do tego miejsca, za chwilę będę koło kościoła. Byłem tu tydzień temu. Ale po cimoku. A czemu? No, zaczynamy dalszy ciąg eksploracji prusko-austriackiej granicy państwowej, która tutaj pokrywa się już z granicą polsko-czeską. I tak się zastanawiam, czy od razu nie wjechać na te granice. Mówimy, ona tu już jest tuż przed kościołem. Wiem, że jest trochę problem, bo ktoś tu uznał, że to jest jego teren prywatny i nie za bardzo sobie życzy tam wizyt, ale teren prywatny po polskiej stronie. Więc będziemy mogli łazić po czeskiej stronie, bo tam już pewnie nie ma jego terenu, aczkolwiek mogę się mylić. Tak, jest już kościół, sprzedają już ryby, no proszę. Wchod na terasy, cykliste witanie. Można się tu obejrzeć, co to tu jest. Coś pstrykło w tej bramie. Jest, ale od 10 do 19 w niedzielę, ale jest to wszystko płatne. 6%. No to nie będziemy się tam sztyndać. Zaś wyknęło. Widok wynik. No proszę, hotel Dacol. A tam co to jest? Trąba powietrzna. 5%. Matko jedyna, jeszcze tego brakowało. Tam nad tym dachem widzicie to? To jest trąba powietrzna. Spokojnie, to nie jest żadna trąba powietrzna. Chociaż tak wygląda złowrogo. A tu mamy informację, że przejście graniczne Petrovice, Ukarwinę, Skorebeńsko jest zamknięte dla pojazdów samochodowych. No proszę. Także panie Wojtku, Ukrainiec zrobił ostatnią jazdę przy naszej wizycie na żelaznym szlaku. Bariery są, słupki. Nawet ktoś tu jakiś gnot postawił. No dobra, ale moje pytanie brzmi, jak ten tu dojedzie, jak tu taki gnot stoi. A teren prywatny, ale to już jest granica prusko-austriacka. No to zaczynamy. Mam nadzieję, że nikt nas nie ma. Thank you.
ale mogę tak podpiętę. Słupek. Narzekłem do was, stary. Ale to nie jest stary. Wyspinamy się. Mamy stary słupek. Tak, ujechałem niedaleko i mamy takie ciekawe znalezisko. Ktoś tutaj se łapie po prostu sok z brzozy do takiej dużej flaszki. Bardzo dobry pomysł. Podobno ten sok jest bardzo zdrowy. Nie piłem go jeszcze. A nie będę też tutaj komuś podkradać. Ale będę musiał kiedyś spróbować czegoś takiego. Też zajść do lasu, najlepiej też kąsek szlaucha zrobić i żeby ten sok se tutaj skapował, bo to jest bardzo dobry pomysł. Bushcraftowy też o tym gadał. Fajna sprawa. Ta trasa, którą żech przejechał teraz, pokonałem w czerwcu też. No i w sumie to nie było specjalnie trudne. Już ten słup widzimy. Tak, to jest główny słup, zachowany jest. Prawdopodobnie to jest oczywiście nowy słup, ale moim zdaniem pozostałość po starej granicy może tutaj jakaś być. Słup 31. I teraz jest pytanie, czy to jest stary słup? Wydaje mi się, że tak. Że tak, tylko że postument tutaj świadczy o tym, że to może być stary słup. Został ten stary od tego miejsca trochę wyciosany. Czy tu są ślady po jakiejś numeracji? Jest jakieś zagłębienie. Także prawdopodobnie tak. Aha, tu jest Polska od strony zachodniej. Jest Polska. No to w takim układzie powinny być Czechy. Coś tu jest ewidentnie ściosane. Prawdopodobnie były jakieś godła. Ruskie i austriackie. Ale co ciekawe, ta granica w tym miejscu jeszcze nie skręca. A ona skręca dopiero tam, przy tym następnym. Idziemy go obejrzeć. Czy to jest rusko-austriacki? Czy też nie? A więc nie wygląda na prusko-austriacki, ale granica tutaj skręca pod kątem prostym. A więc ta droga jest w Polsce. Tak na to wszystko wskazuje. A więc formalnie tu w tym miejscu jestem w Polsce. Czyli w Prusach. Tak, dojechałem do miejsca, kaj byłeś już tydzień temu. Co ciekawe, dali się tutaj poli ta fojera. Ona też się tydzień temu poliła. Także prawdopodobnie polą to już przez cały tydzień. Ale do rzeczy. Mamy słupek prusko-austriacki. Tutaj widoczny. Przyjrzyjcie się mu uważnie. Jak on wygląda. Jaką ma szerokość, długość. I mamy tutaj współczesny słupek, już polsko-czeski,
że jest zdecydowanie węższy od tamtego. I dlatego właśnie to są prusko-austriackie kamienie. Potem to poznaję, zresztą na starej granicy prusko-austriackiej, tam gdzie nie ma granicy polsko-czeskiej, mają te kamienie dokładnie taką samą długość, dokładnie taką samą szerokość. Z tym, że tutaj po bokach są numery. Tu wyraźnie widać, że i wyraźnie to czuć, że te numery są zeszlifowane. Wyraźnie jest zeszlifowane. Więc to jest przystosowane już do współczesnej granicy. Próbować tego nie będziemy, bo z racji tego, aha, tutaj jest cedr, to jest tak, bo to jest słupek pośredni granicy polsko-czeskiej, która idzie dalej prosto, a z racji tego, że tutaj są dwa słupki, bo ona tutaj idzie środkiem tej drogi. Dobra, no to teraz powtórzymy część poprzedniej eksploracji. Mam nadzieję do tego słupa 30. No tam już było cima i nie było widać i kilka słupków brzeg pominął po prostu. Ja, białe konie się na mnie patrzą, dziwają się. No pogoda jest jako jest. Tak będzie przez cały dzień dzisiaj. To tutaj są jeszcze te słupy. To są pozostałości po płocie, jaki był na granicy w czasach PRL i Czechosłowacji. Były zasieki, no i granica oczywiście była nieprzekraczalna. To tak w kontekście tej sytuacji, która jest obecnie na granicy polsko-białoruskiej. Tak, no to jest w rejonie Gołkowic, między Gołkowicami a Petrowicami na granicy prusko-austriacki, jak to woli oczywiście polsko-czeski obecnej. Spotykam tutaj słupki prusko-austriackie, malowane oczywiście już na współczesną granicę. Tydzień temu byłem tutaj, było cima, a więc powtarzam te rajże. Mamy kolejny prusko-austriacki słupek. Tak one wyglądają. Trzeci z rzędu, co się okazuje. Widać, że ewidentnie jest ociosany z tej austriackiej, tudzież czeskiej strony. A jadę właśnie takim wąwozem. Tak, tutaj mamy taki trochę najtrudniejszy odcinek granicy. Mianowicie jest tutaj mokro dość fest. I trzeba dać pozórka i się noga stawią. Bo są tutaj, jak widać, bajorka. Żeby się tylko nie skąpać w tym. Także no, jakby było po deszczu, raczej bych tu nie przeszedł. No widzicie, nawet pozór. Tu jest krzypowska, międzynarodowa krzypowka. Ojej. Jak ja to wtedy zrobił? A no ja to wtedy zrobił tak. To jest zaraz jakieś gospodarstwo. Ktoś tu przejadł chce, tak? Oprę o płot. A jo, przypopkę przeskoczę, albo i nie. Udało się. Forsowana przypopka. Tak. Tam okradła są tamkaś.
ta idzie wzdłuż tego płotu. To jest ta podgranicza. Tak, tutaj jest jakiś stary granicznik, ale betonowy, czyli nie tak stary. A my mamy następny do tego miejsca od tego, kiedy się ta foliera poliła, dość dużo słupków prusko-austriackich. Tutaj widzę już, że są nowiutkie słupki. No tamten wąwóz przemierzał. No i w jednym miejscu tamtych słupków jest dość sporo. 5 albo 6 nawet. Te są nowe. Za chwilę pewnie dojdę do tych stawów z tą gołą babą. A tu mamy już po lewej stronie chałupy gołkowiste. Więcej jest takiego pieszego łażenia piechty niż jazdy, no ale te eksploracje polsko-czeskiej granicy, gdzie to granicy oczywiście prusko-austriackiej, tak wyglądają. Ta figura tej gołej baby, ja tu był przed tygodniem. Słupki tutaj w okolicy są nowe, nie będę już tej gołej baby z przodu pokazywać. No jest to tu dość fajne. Dobra, to pokażemy to tu jeszcze raz. Wtedy już było dość zima, dzień temu. Fajne takie stawki tutaj porobione. Jeździ po most. No i mocie. Baba się kumpie, właściwie dziołcha. Może i tak. Nie pokazuje z bliska, tam jest jakiś pingwin, a my jedziemy dalej. Tak, ten słupek coś już pokazywał. Tu już jest rejon tej pszenicy. Nie, pszenicy, Boże, bo to jest kukurydzy. Tak, no to jest to w okolicy słupa numer 30. Na poprzednim filmie oficjalnie tutaj się zakończyło, ale szereg oczywiście dali pozostałości po płocie granicznym. Tutaj są, to jest podobno środkówka. Trudno powiedzieć. Swoją drogą to nieźle się ten słupek tutaj zapadnął. Granica idzie tam właśnie, jak jest ta granica tej zieleni i tych opadniętych liści, widać tam słupek. Ja już tam nie będę szedł, tam byłem tydzień temu, zresztą tutaj w tym miejscu też, ale do tego słupka, widzicie jak ten płot się zapadł, do tego słupka numer 30, że rok temu dojechał i doszedł z Mariolą, w tym roku no nie możemy się jak na razie zgrać, jeśli chodzi o tę eksplorację, ona jest w robocie, a ją wolne. Myślę, że jakoś się to za niedługo uda pogodzić. Myślę też, że dzisiaj już dotrę do rzeki Piotrówki, w zasadzie tam w Skrobeńsku już jest to bardzo blisko. I potem sytuacja się skomplikuje i to bardzo mocno. Dlatego, że granica będzie wzdłuż rzeki i jej meandrów, a to oznacza, że trzeba będzie bardzo dużo odcinków powtarzać, z tego względu, że rozsłupy są po jednej stronie, rozsłupy po drugiej, a wiadomo, że przez rzekę pływać nie będę,
idziemy już w ten słup. Właśnie ta 30, a więc dotarłem do miejsca, do którego tutaj w tym rejonie zamierzał dotrzeć. Prusko-austriacko 30, polsko-czesko 148. Czy to jest 148 od Jaworzynki? Na pewno nie. Na pewno jest ich więcej. 148A, tam jest pewnie B. Tam dalej widać trzeci słupek. Bo ta granica idzie tutaj mniej więcej jak tak śpopa. Zresztą zobaczcie, tak szła też pruszka austriacka. Jest skręt pod kątem prostym. Czyli tutaj 75% tego słupka należy do Prus, czyli do Polski, 25% do Czech. Dobra, w tej chwili opuszczą granicę, udą się zaś do Skrebeńska. Jakoś tutaj chyba tymi polami się mi uda przejechać. I cóż, zaczynamy od Skrebeńska kolejny odcinek granicy od Kosowa w Skrebeńsku. Znaczy się Petrowicach, bo on jest w Petrowicach, on jest na samej granicy, a żeby tam dotrzeć, no to muszę użyć tego oto pojazdu. Miałem jechać z tej strony tutaj, ale uznałem, że jak przejadę przez ten czeski worek, tam jest 3 km przez czeski teren, to będzie to łatwiejsze i od razu wjadę na granicę. I tak też się stało. A więc oficjalnie na tą chwilę mamy do tego słupka 30, tam po drodze był 31, granicę już zwiedzoną. A więc wracamy się do miejsca, kaj jest kościół. Tak, tutaj mamy sklep rowerowy Kolarz w Gołkowicach. No, Han jest tutaj do. Także sprawdzony sklep. Tam tu za nim granica. Ponownie jeżdżę przy granicy. Chciałem wejść do kościoła. W Petrowicach niestety pozawierane. Tak, no to będziemy teraz kontynuować w stronę rzeki Piotrówki. Jestem według starej mapy tutaj w tym miejscu. Nawet piszę tutaj Petrowice Kirsche, czyli po niemiecku, bo to jest granica Prus, chociaż też Niemiec i Austrii, a obecnie Polski i Czech. Jak my tu byli z panem Wojtkiem, Ukrainiec tutaj przejechał, tych słupków, tych trzech, co są najbliżej, nie było. Były tylko te dwa prostokątne. A i też nie było tego tam na środku drogi. Ani tydzień temu tam tego nie było. Pytanie jest tylko, jak ten tu przejedzie. Pewnie tamten słupek usuwa. W każdym razie dzisiaj żeś już przeeksplorował ten odcinek tutaj. Teraz jeda się za tym. Jadymy tym granicą w Petrowicach. Byłby się wywalił. No, tutaj jest nowy. Starych nie widać, jak na razie. Wozy jakiś. Gdzieś tu powinna być rzeka Piotrówka. Tu też nie był w tym rejonie, jest słupek, ale współczesny. To są jakieś ulicy. Prawdopodobnie mamy Piotrówkę już. A to oznacza, że sprawy się nieco skomplikują.
jak podłuczek tu jest, nie widzę tu żadnych artefaktów na razie. Ale tu jakiś dremat i słupek. Tak, tak, pruskoaustriacki. Tak, zgadza się. To jest słupek pruskoaustriacki. To już rejon rzeki Piotrówki, tam po czeskiej stronie jest jakoś druga. Być może się w nią przejadę. Tu jest jakiś ciekawy okaz, taki słupek stary, prusko-austriacki. Drugi, nie, trzeci już w zasadzie tutaj od kościoła w Petrowicach. Tamty chałupy są już czeski. Także no zobaczymy jak to tutaj z tą Petrowską będzie, Piotrówką. No i co, za chwilę się będzie ćmić, w ciągu godziny będzie ćma. Zresztą sprawa jest taka, że będzie dość szybko ćma, bo no generalnie rzecz biorąc jest cały czas zamroczone. Aha, tutaj mamy jeden słupek po tej stronie. Już przykopa jest chyba granica w tym miejscu. Ale tamten słupek czeski jest nowy. Natomiast tutaj już zaczynają się meandry. Niestety jawię się piernicą w tym miejscu, ale tamten słupek po czeskiej stronie jest najprawdopodobniej prusko-austriacki. Tam jest jakoś kładka. Jakoś ława po naszym. Tak, tamten słupek jest prusko-austriacki. I tu jest już Piotrówka. Czekaj. Granica formalnie odbija od tej rzeki. Ale są tu takie krzoki. No ciężko tu cokolwiek oprócz śmieci znaleźć. Dochodzi ta granica do wału. No nie widzę tutaj żadnych artefaktów niestety. Chyba, że tutaj piechty. Sprawa jest taka, że trzeba dać fest pozór, bo idzie się wypierdzielić i orzech się wypierdzieli z buta. Krzoków jest w cholerę, także tutaj łaża z buta. Na razie od samej rzeki żadnego pruska austriackiego znaku nie znajduję. Łaża w takich krzokach. Jakaś tam jest mój rower skryty. Od mnie się zwalił, tak jak jo. Nie, tu nie ma szans nawet chodzić. Zakryłem się pod nogami. Tam jest coś białego w rzece. Ale śmieci. Tu się strum zwalił. Teoretycznie byłoby przejście do cechów. Ale tam też wcale zbyt fajnie nie widzę, żeby było. No cóż, takie uroki terenu. Tak, jak widzicie, robi się cima. Przed chwilą miałem historię, że mi wyleciał telefon z kapsy. No taka głupia historia, na szczęście się znaszeł. A znalezienie go w takich warunkach graniczyło praktycznie z cudem, jeszcze nie mając w ogóle drugiego telefonu przy sobie, co by na niego zadzwonić, nie? Ale na szczęście, że go znaszeł i powiem wam, że aż żech go ucałował. Jakże go znaszeł, no. Mimo tego, że mam straszny, negatywny stosunek do mobilniaków. Dobra, słuchajcie, no myślę, że na tym etapie ta eksploracja tutaj zakończymy. Z tego względu, że robi się już cima. No i tych słupków po prostu już nie będzie widać. Myślę, że zakończymy to w tym miejscu, Kajo, wyorął sobą.
Tutaj jest taki zakole i widzę, że też po stronie czeskiej, bo jest cały czas po stronie polski, czyli pruski, będzie też wesoło. Myślę, że na dzień dzisiejszy tak to będzie, że na razie tą polską stronę będziemy eksplorować do przejścia granicznego Gołkowice-Zawada. A od tego przejścia mam taki plan, żeby zajść nazad czeską stroną. Także to będzie taki punkt rozpoznawczy. Tak, jestem na granicy w Gołkowicach. No tu jest komisariat policyjny. Podobno, że zdarzają się tu kontrole covidowe też. Ale to sprawdzimy, czy mnie ktoś będzie kontrolował. Generalnie jadę żelaznym szlakiem rowerowym. I wjeżdżą na teren Czech. I właśnie o tym miejscu, że Godał, tu jest Piotrówka, a więc jest słup prusko-austriacki po lewej stronie tego przejścia. No jest on okrągły, widać go tu, nie będę go pokazywał, ktoś się tu zbliża. Także no. Po prostu pecha, żeby trafić na covidową kontrolę. Graniczną to mi może skoczyć, bo mi wszystko w porządku. Tam jakiś bar postał. A ja jadę żelaznym szlakiem. Myślę tak koło 20 stąd wyjechać. Jutro idę dopiero na noc. Także spoko. Co prawda nie lubię takich rajzów po cimoku, ale tak z konieczności, nie? No bo słupków raczej już nie znajda. No a mało kilometrów mam. No i mam nadzieję, że też telefonu nie stracę. Więc jadę z takim żelaznym szlakiem. Jak remontować chałupa w niedzielę. Zobaczcie. Maluję w niedzielę. U bańce. Dlaczego? Maluję w niedzielę. Mają to w dupie. Nie wiem, czy to widać, ale tu prawdopodobnie znajduje się grobowiec Laryszów. Ścina jest, ale zweryfikuję to jeszcze. Park Bożeny Nemcowej w Kalinie. Nie wiem, czy to widać dobrze, ale zatrzymałem się na granicy polsko-czeski, Kaczyce Dolne, Karwina, Raj. Pojawiły się znaki. No, moje światło tutaj od rowera widać. Tak, słuchajcie, no niewiarygodna sprawa. Bardzo smutno. Polą się znicze. Tutaj jest taki mały krzyżyk, ale jest kask rowerowy. Najwyraźniej zginął tutaj rowerzysta. W tej chwili przemierzą jeszcze żelazny szlak rowerowy w Zebrzydowicach. Za niedługo będę z niego skręcać. No i trzeba już jechać ku aucie. Pomału. Nie śpieszę się nic za bardzo, ale trzeba będzie jechać. W Jastrzębie Ruptawa. Jadę starą wersją żelaznego szlaku rowerowego. Za chwilę wjadę
do Czech, już jest po 20, ale się fajnie jeździ, jest ciepło, nie ma wiatru, ciepło, no mi jest ciepło, 5 stopni jest, no. Ale nie ma wiatru, no, tam jedynie w Zebrzydowicach chce trochę pojot na granicy, no to tam mi trochę zima było, ale wiadomo jest, że jeżeli człowiek robi dłuższy przestój, no to potem mu będzie zimno. Generalnie rzecz biorąc, cały czas teraz jadę, jest mi naprawdę fajnie ciepło. Zaraz będę wjeżdżać do Czech, do Petrowice Kępy i myślę, że tak przed 9, przed 21 stąd wyjadę. No, drewniany kościół. Markowice Dolne. Jomy. No tutaj na cmentarzu to w ogóle w Czechach na cmentarzach nie ma nic ustrojone. Tutaj nie ma przede wszystkim dnia wolnego 1 listopada, czyli nie ma tak obchodzonego wszystkich świętych jak w Polsce. No, generalnie rzecz biorąc, Czesi mają wywalone na religię. Niestety. A już godzą, że dojeżdżą do auta. Jest. Która to godzina? Za 8:09. No to dawno tak późno stąd nie wyjeżdżą. Tak wcześnie skoro. Światło się oświeciło. Jeszcze tylko parę metrów i kończymy ta rejza. Miałem skończyć godzinę temu. Planowałem na godzinę 8, ale jakoś tak wyszło. Fajnie się jechało, nie ma wiatru, jest ciepło. Widzę, że auto stoi. Także no wszystkim już dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że jeszcze będą takie rajdy jak dzisiaj. I cóż, do zaś.